Coś to piszesz. Na Ziemi prawie już nic nie mamy, co jest naturalne. Na coraz bardziej skażonej Ziemi wszystko jest przetwarzane. Każdego dnia znikają gatunki z naszej planety. Nic z tym nie robimy, raczej pogarszamy to. Niestety globalne ocieplenie, zanieczyszczone rzeki, media kłamią, oszukują na świecie. To człowiek człowiekowi wbije nóż w plecy, tylko tak dla hecy. Narzucona wiara, to czemu chcimy małe dzieci? Wystarczą 4 pokolenia i historia się zmienia. Może niedługo jeszcze wyjdzie na to, że Hitler był wybawicielem. W większości przypadków nie znamy świata przed narodzeniem i w ogromnej większości nie wiemy do samego końca, co czeka nas po śmierci. Nie krytykujemy świata, w którym przyszło nam żyć, zapewnić przyjmując jego zasady i klaustrofobiczne ograniczenia. Idziemy tam, gdzie idą wszyscy, nie zastanawiając się, gdzie nas niesie i po co w ogóle tam zmierzamy. Wychodząc poza schemat, zaczynamy pytać. Już jesteśmy zagrożeniem dla systemu. Czy nie jest naturalnym dla człowieka, by w pasji odkrywania i swobodnego doświadczania przeżył właśnie swoje życie? To system każe nam dorastać. Odbierać bądź rugować w sobie cechy, które czynią nas naturalnymi eksploratorami. To społeczeństwo kazało nam przyjąć, że taka postawa w dorosłym życiu jest zła, bądź że nie wypada zachowywać się spontanicznie i naturalnie. Na każdym kroku gasi się nasz zapał, cechy, dzięki którym jesteśmy aktywnymi poszukiwaczami. Mogłyby one przecież w jakiś sposób zaszkodzić celom stworzenia z populacji jednomyślnej, poddanej na totalną manipulację masy. I oto właśnie owa dorosłość stanowi wypaczenie naturalnego rozwoju człowieka. Zmieniamy perspektywę. Kiedy nie czujecie przymożnego pragnienia przytulenia się do drzewa, ale boicie się tego, że inni uznają was za wariatów. Wiedzcie, że wszystko, co czujecie, jest zupełnie naturalne. Nienaturalne jest to, że nie robicie tego, co właśnie chcecie i czego chce wasze serce. Nasz świat stoi na głowie, ale spokojnie. To już teraz ulega właśnie zmianie. W naszym społeczeństwie nie może być mowy o wspieraniu postaw kreatywnych. Ludzie kreatywni są mocno wizjonerscy. Wychodzą i wchodzą całą istotą w swoje pasje. Są indywidualni, mocno zorientowani na rozwój. Nie dają się stłamsić ani zamknąć bramy szablonowego myślenia. System boi się wizjonerów, płynących w tław, nawet jeśli jednym ich motorem działania jest pragnienie wyrażenia swojej istoty. Kolektywny proces postępuje w swoim własnym tempie i musisz wiedzieć, że każda pojedyncza zmiana jest potrzebna, wobec czego twoja decyzja w sposób bezpośredni prowadzi do przyspieszenia procesu dla wszystkich. Naszym zadaniem jest, aby stworzyć miejsce dla bezpiecznego wzrostu wszystkich ludzi. Zawsze nim byłeś i zawsze będziesz dzieckiem. Przypominam wam o proteście przeciwko 5G w Gdańsku 25 stycznia, w sobotę o godzinie 12. Widzimy się pod Muzeum II Wojny Światowej. Do zobaczenia.